Siemaneczko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy sobie taki opuszczony domek w lesie. Auto zostawiłem gdzieś o tam jakiś kilometr. Tu już kilometr przemierzyłem pieszo. No i trafiam do takiego skrzyżowania, na którym mapa kieruje mnie w lewo i jest tam droga tutaj w lewo, a patrzyłem na tą mapę, no to pokazuje, że jest 700 metrów do domku, także idziemy eksplorować i przy okazji zapraszam Was na kolejny odcinek. I odbiliśmy troszkę z trasy, tam mamy drogę, która prowadzi do domku, ale odbiliśmy z trasy, ponieważ założyłem tutaj taką skocznię narciarską, jak widzimy, opuszczoną. O ile sam próg przypomina skocznię narciarską, to zjazd z tej skoczni już nie bardzo, bo strasznie jest tutaj płasko, nie ma tu za bardzo spadu, no ale jest to skocznia, bo tu mamy nasyp ziemi, no i wybicie, próg. Ale stąd jakby się wybijał, to można tam prosto na tego buka wylądować, także może dlatego opuszczona. Idziemy dalej. Docieramy do miejsca. Drzewa owocowe już się zaczynają pokazywać, jagoda, tam widzę jabłoń, ale sam domek znajduje się w takich drzewach iglastych. Za tymi drzewami właśnie jest cały domek. Idziemy eksplorować. No i dotarliśmy na miejsce. Sam domek prezentuje się, tak widzicie. Obok taka mała szopka, już waląca się, dach już zawalony. W środku, jak widzimy, za bardzo nie ma po co wchodzić, no bo troszkę strach. Są śmieci, dużo butelek. Wydaje mi się, że mogła to być stajnia też. Obok kibelek, Sławojka i bardzo dużo śmieci tu leży wkoło tego domu. Zobaczcie, tutaj prawdopodobnie buda dla psa, tak mi się przynajmniej wydaje. Raczej tu psa nie spotkamy, chyba że jakieś szczątki psa, no ale nie, no zawalony jest beczkami, czyli takimi tanim winem. Zobaczcie, ile gratów się tu wala. Co to jest, radyjko stare? Tak, Gold Star. Tu jest telewizor. Ciekawe, co to za telewizor. Unitra. No i tu już widzę, że klimacik jest ładny. Samo wejście do domu zostawimy na końcu. Tutaj jest też taka stodoła. Trzymano tu chyba drewno, z tego co widzę. Ale już jest opróżniona. Same śmieci. Że tu nie wchodzimy. Już głębiej. Mamy tu wejście, niestety jest zamknięte, może uda się dostać tam wnętrzem. Zobaczcie, przed samym wejściem takie części, to jest z kopnika od WS-ki starej, tu mamy z lusterka zacisk do kierownicy, smarownica do piły motorowej, do prowadnicy, klema. Dobra, wchodzimy do środka. O, w środku już czuję taki specyficzny zapach starości. Zobaczmy zdjęcie na samym początku na takiej szafce. O, tu jest Francuz, klucz, sekator, zegarek? Tak, jest i zegarek. Zatrzymał się na godzinie 9:05. Meble jeszcze zachowane. Tu mamy starą patelnię. Aha, jest tutaj wejście do tej stajni, jakby, chyba stajni, tak pomieszczenia, co którego chciałem wejść na początku, ale chyba zostawię to na później. Mamy tu jakiś pieniążek, 1 grosz. Który rok? 2012. Także taki korytarzyk. Z korytarzyka mamy wejście tutaj. Strasznie okopcone są ściany. Nie wiem, czy tu był jakiś pożar, czy coś takiego. Zobaczcie, jakie drzwi są do tamtego pomieszczenia w ogóle. Straszny bałagan tu panuje. Dobra. Wejdźmy najpierw tutaj do tej kuchni. Miałem zamiar wejść tu do tych drzwi, ale wejdę tu później. Kuchnia, jak widzimy, stary piec. Rzadko spotykam taki akurat piec jak ten, ale tym razem się udało. Na stole troszkę widzimy słoików, opakowania po jogurtach. Wszystko już zdewastowane niestety. Ta szafka, która tu wisiała, jest już położona na podłodze. O, zobaczcie, tu mamy mleko jeszcze. Data 2019 rok, także nie jest stara data. Są krzyżówki. No jak widzieliśmy, łóżko tutaj. Na ścianie wisi różaniec. Tutaj mamy kolejny różaniec. I są jakieś monety. Co to za moneta? A jakiś skoczek narciarski na niej jest. No nie wiem. Jest tu druga. Nie wiem, co za monety. Zobaczcie, jak już te nożyczki pokryte są rdzą. Idziemy dalej. Tu mamy takie pomieszczenie zakryte. Zobaczcie, takim dywanem. Widzę, że strop tu już nie jest w najlepszym stanie. Wali się. Podparty jest taką konstrukcją z drewna. Zresztą, jak widzicie, bardzo dużo butelek po winie. No i w większości po winie. I jakieś wódka. Ciuchy są tam wyrzucone przez to okno z tego pomieszczenia. Kurde, ale pajęczyny. Zobaczcie tu. Normalnie takich pajęczyn jeszcze nie widziałem. Normalnie raje chyba tu mają pająki. Z tego, co zauważyłem, no to mamy obrazy. Jest Jezus. Tutaj już niestety nie ma. Sama rama. A na ścianie zachował się jeszcze obraz z pamiątki pierwszej komunii. To jest z 76 roku. Dobra, idziemy dalej. O, tu jeszcze coś wisi takie na ścianie. Co to może być? Łańcuszek. Powiem wam, że strasznie mrocznie wygląda to wejście tutaj. Aż strach wchodzić. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj jeszcze w tym kuraterzeku taka umywaleczka mała. Są paragony z którego roku? 17.09. Wejdźmy tutaj. No tutaj również jest pomieszczenie zawalone stropem, tak jak w tamtym pokoju. Zresztą tamten pokój znajdował się po tej stronie. Zobaczcie, co tu jeszcze zachowanych rzeczy, no. Wszystko powalone na ziemię, ale... Patrzcie tu. Lampa naftowa. Jaka ładna jeszcze. Jakieś farby. No i popatrzcie, jak ten dach się prezentuje. Nie chcę aż wchodzić do następnego pomieszczenia, które znajduje się tam, bo strach naprawdę. Tu jest tylnie wyjście. Pokażę wam jeszcze od drugiej strony, jak to wygląda. Patrzcie, jak wszystko zawalone. No i łóżko też tu było. Bardzo dużo butelek z wina. Dobra, przejdźmy do tej chyba stajni, która była tutaj, tak? Tutaj. Jest, udało się tutaj wejść. Stajnia, jak widzimy. Zachowane jeszcze siano, tutaj powyrzucane meble. Zobaczcie, jaki fajny patent jest. Narty. Narty są na sankach i to fajne ślizgi takie zrobione z tych nart. O, tutaj to było chyba ze starego kompletu sztućcy prawdopodobnie. Tu mamy okienko. No i w sumie tyle. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ale... O kurde, jak się sypie ten strop. Ale obiecałem wam jeszcze pokazać wejście z drugiej strony. Także robię cięcie, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy tutaj od drugiej strony budynku. Ogólnie rzecz biorąc, ten budynek nie jest opuszczony dawno, ale zniszczony jest strasznie. Bo ostatnia data była 2019, także w tamtym roku pokazywałem wam to przejście. No i jest zniszczone strasznie. Zobaczcie, jak dach wygląda, dlatego właśnie nie chciałem wchodzić tam głębiej do tego domku. Obok jeszcze jedno pomieszczenie, taki być może warsztacik, coś w tym stylu. Także w dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Zapraszam was oczywiście na kolejne produkcje. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.